Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL 209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KL-a. Dzisiaj mniej więcej porozmawiamy na temat mszyc, jak się ich pozbyć, jaki mniej więcej skuteczny sposób jest na mszyce. Oczywiście to jest oczywiście ocet. Ocet oczywiście jest bardzo skuteczny, bardzo silny. Łatwo można przygotować taki oprysk czy też roztwór. Też oczywiście można zrobić wywar z kwawnika pospolitego lub po prostu gnojówkę z pokrzyw, ale to już tam jest mało działa, także tego nie polecam. To jedynie by się sprawdziło, jedynie do kwiatów czy tam do czegoś, ale tego po prostu nie polecam. Tutaj oczywiście wam teraz powiem przepis mniej więcej na temat tego tutaj wywaru. Czyli tak, 100 ml właśnie tego octu na 1 litr wody. Do tego parę kropli, mogą to być dwie, trzy krople płynu do naczyń. Oczywiście wszystko oczywiście mieszamy i po prostu pryskamy na roślinę, jeśli oczywiście ma mszyce. Jeśli oczywiście mam mszyce, powiem wam szczerze, że bardzo jest skuteczny. Szczególnie się sprawdza też na różach. Można też zrobić taki preparat. Ktoś tam dał też przepis. Mleko z wodą. Mleko z wodą i też można oczywiście popryskać mleko z wodą. Oczywiście to już jest bardziej skuteczne mleko z wodą na róże. Ale tutaj oczywiście powiem, że 100 ml octu na 1 litr wody. No i oczywiście parę kropów płynu do naczyń i po prostu to wymieszać i możemy się oczywiście cieszyć dobrym roztworem, którym możemy oczywiście popryskać mszyce. Jest bardzo skuteczny, bo praktycznie dużo ludzi mówi, że jest lepszy właśnie niż ten właśnie mleko z wodą, ale chociaż tam mleko z wodą jest troszeczkę bezpieczniejsze, nie wiem czy bezpieczniejszy czy nie, ale niby był taki przypadek, że mleko z wodą to ktoś popryskał, później jakoś na zimę zmarniało. Oczywiście, jeżeli oczywiście szukacie materiału na temat uratowania zmarzniętych roślin, to oczywiście jest na moim kanale Porady Ogrodnicze KL-a, tam już oczywiście jest jeden materiał taki. Także tam oczywiście zapraszam, tam oczywiście powiedziałem, co trzeba mniej więcej zrobić, żeby po prostu uratować te zmarznięte róże, bo można je uratować w prosty sposób, ale to już tam się dowiecie w tym oto odcinku. Także mam nadzieję, że oczywiście pomogłem, jeżeli chodzi o ten przepis na mszyce, no, o ten roztwór na mszyce. Oczywiście powtórzę go jeszcze raz, żebyście go po prostu pamiętali. Wlewamy po prostu 100 ml octu, następnie na 1 litr wody, oczywiście 100 ml octu, 1 litr wody wlewamy i po prostu parę kropli tego płynu do naczyń. Inaczej mówiąc, to było, jakby to powiedzieć, 10 kieliszków wody, może być nawet z 15 czy 20. Tak, żeby to było mniej więcej litr. No tak by się wychodziło 10 kieliszków wody, to akurat jest litr. I po prostu 100 ml octu, kilka kropli płynów do naczyń, wystarczy dwie krople i będzie, myślę, że okej. Także oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał ogrodniczy. Także zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście Porady Ogrodnicze, ale oczywiście na YouTube. Do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał wam się przydał i spodobał. Jeżeli chodzi o... Aha, oczywiście zapraszam na Instagrama. Też może niedługo się coś tam pojawi, nie wiadomo. Na razie jeszcze Instagram stoi, ale myślę, że niedługo coś tam dodam. No i oczywiście oczywiście zapraszam też na TikToka, bo oczywiście TikTok też jest na Porady Ogrodnicze oczywiście KL-a. Także też tam zapraszam do zostawienia obserwacji na TikToku, na Instagramie. No i oczywiście do subskrybowania kanału Porady Ogrodnicze KL-a i do zostawienia łapki w górę. Także myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał. Także oczywiście dziękuję wam za uwagę.
No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie i do zobaczenia.